Siedzę na tej polanie już jakieś 2 godziny, bo co chwilę przegrzewa mi się aparat. A nie chcę Sony. Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj w takich pięknych okolicznościach przyrody opowiem Wam o tym, co zabieram na jednodniową wycieczkę w góry. Ten odcinek chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu, no bo sam pamiętam, że kiedy zaczynałem chodzić po górach, to nie wszystko było takie oczywiste, jeśli chodzi o konieczny ekwipunek, który trzeba zabrać w góry. Zresztą blog i ten kanał powstał właśnie początkowo z myślą o wszystkich zielonych i początkujących, stąd też jego nazwa, wydało się. Nie będzie to jednak film z cyklu kup to i koniecznie zabierz tamto, bo inaczej umrzesz. Przez co już nigdy nie będziesz mógł przemierzać okropnie nudnego szlaku przez Dolinę Chochołowską. Co w sumie jest plusem, więc może warto. Okej, w skrócie. W górach sporo zależy od osobistych preferencji. Jedni wolą chodzić w butach wysokich, drudzy w niskich, jedni zabierają duże plecaki na szlak, inni mniejsze. I takich dylematów jest naprawdę sporo, więc nie ma sensu o to się kłócić. Dlatego zamiast dodawać mądrego i sugerować Wam, co koniecznie musicie zabrać, po prostu pokażę Wam, co ja zabieram na szlak i postaram się Wam wytłumaczyć, dlaczego właśnie to, a nie coś innego. Jeżeli jesteście początkującymi, to być może będzie to dla Was ciekawe i coś z tego wyciągniecie. Aha, i jeszcze jedno. Mówimy tutaj o wycieczkach, powiedzmy, od ciepłej wiosny do pogodnej jesieni. Pierwszą rzeczą, o której myślę przed wyjściem na szlak, jest zakrycie golizny. No i jeżeli podzielacie moje upodobanie do przemierzania szlaków będąc ubranymi, to z szafy wyciągnijcie jakieś spodnie i koszulkę. Gotowe. Ale fajnie, jeżeli spodnie są elastyczne i wytrzymałe. Żebyśmy mieli pewność, że po prostu nam nie strzelą gdzieś, podnosząc nogę na wysoki kamień. No i ja z tego powodu używam lekkich spodni soft shellowych. One są elastyczne, wytrzymałe. Do tego mają niezłą oddychalność, czyli dobrze radzą sobie z odprowadzaniem wilgoci na zewnątrz. No i ja jakoś już tak mam, że nawet w lecie wolę korzystać z takich spodni z długą nogawką, ale jeżeli doskwiera Wam upał, to śmiało zabierzcie te krótkie. Nikt nie stoi na bramce Parku Narodowego i tego nie sprawdza. Te konkretne i tak będę niedługo zmieniał, bo pamiętajcie po prostu, żeby nie siadać na ostrych przedmiotach, bo wtedy dziura w spodniach to Wasze najmniejsze zmartwienie. Żeby ubiór był kompletny, fajnie też sprawić sobie jakąś koszulkę. Na początek może być to taka zwykła, którą wyciągniecie po prostu z szafy. Ja natomiast gorąco namawiam, żeby zainwestować w jakiś model termoaktywny. Oczywiście nie musi być to od razu model z jakiejś górnej półki i drogi. Te tańsze koszulki termoaktywne znajdziecie choćby w sklepach sportowych. No i one znacząco poprawiają komfort marszu, bo są zazwyczaj wykonane z materiału, który świetnie radzi sobie z odprowadzaniem wilgoci. Lepiej oddycha, szybciej schnie. No i można łatwiej uniknąć tego efektu mokrych pleców, zwłaszcza na przerwach. Ja dorobiłem się takich koszulek kilka, w tym nawet takiej własnej, dedykowanej naszej społeczności. Link w opisie. Jeżeli natomiast wybieram się na wycieczkę wiosną albo jesienią i jest chłodniej, to zabieram wtedy taki model z długim rękawem. Pewnie w niektórych filmach mogliście nawet zauważyć, że jeżeli nie ma dużego mrozu i ja pozostaję w ruchu, to nawet zimą ona zapewnia mi odpowiednią termikę, więc jest to jeden z naprawdę moich ulubionych ciuchów. Pozostają jeszcze skarpetki i jak na tak niewielki element ekwipunku górskiego potrafią przyprawić o ból głowy i stóp, no bo na rynku mamy skarpety wełniane, w tym z wełny merino, mamy skarpety dwuwarstwowe, których zadaniem jest redukowanie tarcia stopy w bucie, mamy skarpety z różnych rodzajów materiałów syntetycznych. No i naprawdę tutaj ja sam nie czuję się jeszcze ekspertem, czy mam cokolwiek doradzać, sam szukam idealnego rozwiązania, więc jeżeli macie jakieś sprawdzone modele, to podzielcie się w komentarzu. No i do tego mamy jeszcze wersję krótką i długą, więc tych wyborów jest sporo. W moim przypadku ja zabieram po prostu zwyczajne skarpety syntetyczne, a jeżeli jest chłodniej, no to wełniane. Podzielę się z Wami natomiast jednym patentem, bo gdy wybieram się na dłuższe wycieczki, zawsze zabieram taką zapasową parę skarpetek i zmieniam je mniej więcej w połowie marszu. Mam dosyć wrażliwe stopy i staram się, żeby w czasie wędrówki pozostały względnie suche. Kto śledzi bloga, ten wie, że dłuższe wycieczki bywają dla mnie właśnie wyzwaniem. Jeśli chodzi o tę pierwszą warstwę, to mniej więcej tak ubrany staję na starcie szlaku. Chyba że jest chłodniej, to wtedy faktycznie zabieram koszulkę z dłuższym rękawem. Co dalej? Buty.
No i to jest temat rzeka, mógłby istnieć zupełnie odrębny internet poświęcony temu zagadnieniu. Liczne grupy górskie też nie ułatwiają zadania, bo mam wrażenie, że dla niektórych użytkowników sensem życia jest odwieczna dyskusja, czy w góry zabrać buty wysokie, czy może niskie. Ja zaczynałem od takich klasycznych, wysokich butów trekkingowych, a to dlatego, że wszyscy takie polecali. No i wydaje mi się, że może jeżeli zaczynacie faktycznie przygodę z górami, to będą one takim bezpieczniejszym wyborem, zwłaszcza na start. Natomiast teraz nie wyobrażam sobie wyjścia na szlak w wysokich butach. No ale to wynika też z tego, że przez jakiś tam czas nabrałem doświadczenia i zobaczyłem, na czym tak naprawdę mi zależy. Przez długi czas chodziłem w niskich podejściówkach i nigdy nie przepuszczę okazji, żeby podkreślić, że ich nienawidzę. I co ciekawe, w internecie były bardzo często polecane, a wniosek z tego taki, że to, co innym pasuje, nie zawsze będzie odpowiednie dla nas, dlatego musimy trochę pokombinować, znaleźć to, co będzie dla nas odpowiednie. Ale co ciekawe, trzymają się dzielnie już 5. rok. Ciągle zabieram je tam, gdzie jest błoto po kostki, bo jak już wspomniałem, kompletnie mi na nich nie zależy. Ale trzeba im przyznać, że są bardzo wytrzymałe, bo mam je już chyba 5. rok i mimo, że mniej więcej od 2 lat już o nie nie dbam, to ciągle trzymają się świetnie. Obecnie moim wyborem są lekkie, przewiewne buty trailowe. No i ja wybieram buty raczej pozbawione membrany, co oznacza, że nie są wodoodporne, ale stawiam tutaj przede wszystkim właśnie na oddychalność, o to, żeby ta wilgoć była odprowadzana na zewnątrz. Tak jak mówiłem, mam tutaj kłopot też ze stopami, więc na tym mi zależy, ale wy możecie właśnie potrzebować czegoś innego, dlatego wydaje mi się, że pierwsze buty powinny być takim trochę testem waszych upodobań. Wtedy będziecie już mądrzejsi przy kolejnej parze i będziecie wiedzieli, czego tak naprawdę w górach potrzebujecie. Wybór plecaka wydaje się prosty, ale tak nie jest. Na początek wystarczy pewnie ten, który macie już w domu, byle dało się do niego spakować coś do jedzenia, wodę, no i coś na uspokojenie, gdyby ktoś zabrał was jednak do Chochołowskiej. Byle nie była to reklamówka albo torebka, bo w czasie podchodzenia zdecydowanie lepiej mieć swobodne ręce. Moim wyborem już od lat jest ten oto Deuter, model 26-litrowy. Jeżeli chodzi o takie jednodniowe wycieczki, to wydaje mi się, że jest on aż za duży, ale ma świetny system nośny, bardzo wygodny pas biodrowy. Pas biodrowy, jeżeli nie wiecie, to jest takie ciekawe ustrojstwo, które pomaga wam przerzucić trochę ciężaru z ramion na biodra. Dzięki temu zdecydowanie przyjemniej pokonuje się dystans. No i nie uważam, że to jest plecak idealny. Ma kilka wad, ale mam go już 5. rok, wygląda świetnie, sprawuje się dalej naprawdę dobrze, więc nie widzę powodu, żeby tutaj cokolwiek zmieniać. Na drugim biegunie natomiast znajduje się to. Niby plecak, ale bardziej taki worek z szelkami. Waży to 160 gramów, ale spokojnie pomieści wszystko to, co potrzebne mi w czasie krótkiej wycieczki albo wtedy, kiedy bardzo zależy mi na wadze. W 90% przypadków zabieram ten większy, zwłaszcza kiedy planuję nagrywać, bo łatwiej pomieścić mi wtedy sprzęt, ale w czasie takich krótkich ten też sprawdza się nieźle. No i sami musicie zdecydować, którą drogą podążycie. Pamiętajcie może tylko, że te 26 litrów moje to jest naprawdę zdecydowanie za dużo. Nie potrzebujecie aż takiego dużego plecaka na jednodniowe wycieczki, ale ja go zabieram też czasami na zimowe wędrówki, no a wtedy wiadomo, że trzeba do plecaka spakować trochę więcej. No dobrze, a co wrzucam do plecaka przed wycieczką? Przede wszystkim coś, w czym będzie mi ciepło. Może być to polar, bluza, jakiś sweter. W moim przypadku jest to już sprawdzony ciepły polar, który zawsze zabieram ze sobą na wycieczki. Nawet w lipcu w górach może być chłodno, więc to jest jedna przyczyna. A po drugie, czasami lubię sobie modyfikować wycieczkę pod kątem jakiegoś zachodu słońca, więc wydłużam marsz, później czekam gdzieś pod szczytem. Wiadomo, że wtedy łatwiej zmarznąć, więc polar zawsze znajduje się w moim plecaku. No i jeżeli dysponujecie jakimś większym budżetem, możecie pomyśleć o bluzach streczowych. Mimo wszystko taka budżetowa opcja jak polar też sprawdzi się nieźle, bo są one zazwyczaj wykonane z materiału, który przyzwoicie radzi sobie z odprowadzaniem wilgoci, a to działa tylko na jego plus. A co z kurtką? Och, jeżeli dopiero zaczynacie wędrować, to pewnie macie mętlik w głowie, dlatego w uproszczeniu. Jeżeli zależy wam na ochronie przed wiatrem, wybierzcie softshell. On dodatkowo ma zazwyczaj bardzo dobrą oddychalność i co prawda ochroni was przed jakąś drobną mrzawką, ale na pewno nie przed deszczem. Przed deszczem ochronią was kurtki membranowe, które też świetnie chronią przed wiatrem, ale ich minusem jest to, że
nie mają tak dobrej oddychalności. W skrócie, łatwiej się w nich zapocić. To oczywiście bardzo uproszczony podział, bo mnogość modeli, marek, materiałów sprawia, że ciężko tak jednoznacznie stwierdzić, co jest lepsze, no ale nie o tym jest ten film. Ja na przykład nie wierzę w kurtki do wszystkiego, a już zdecydowanie nie znoszę takich grubych kurtek z jakimiś polarowymi podpinkami i tak dalej. Dlatego jeżeli wybieram się w w czasie dobrej pogody w góry, to zabieram lekką wiatrówkę, a jeżeli spodziewam się jakiegoś ryzyka opadów, to zabieram taką lekką kurtkę membranową. Jej plusem jest to, że jest dosyć lekka, waży 400 gramów, bardzo łatwo ją upchnąć gdzieś w plecaku. No i jak widzieliście w ostatnich filmach, nieźle chroni przed deszczem, bardzo dobrze chroni przed wiatrem, no ale niestety jej oddychalność pozostawia sporo do życzenia, bo o ile na papierze te parametry są naprawdę niezłe, to łatwo się w niej zapocić, no chyba że ja się jakoś tak nadmiarowo pocę. O ile jest jeszcze w miarę chłodno, idę spokojnie, jest ok. Ten nadmiar wilgoci jest odprowadzany na zewnątrz, ale wystarczy trochę przyspieszyć, żeby zrobiło się nieprzyjemnie. Natomiast i tak ją lubię, bo jej plusem jest to, że jest na tyle obszerna, ma tak szeroki krój, że mogę używać jej też w zimie, zakładając pod spód coś ciepłego. No dobrze, a co jeżeli nie stać Was na zakup takiej kurtki? Wtedy najprostszym rozwiązaniem będzie kupno peleryny przeciwdeszczowej. Jej dodatkowym plusem jest to, że wygląda się w niej po prostu wspaniale. You don't know it, but I noticed you right away. You're pretty sure I will ignore every move you make. I'm tired of these rules. Jej dodatkowym atutem jest to, że łatwo chronić też zawartość plecaka. No i te droższe pewnie będą trwalsze, więc sami musicie zdecydować, czy Wam na takiej zależy. Co jeszcze znajduje się w moim plecaku? Coś do picia oczywiście, bo to jedna z ważniejszych rzeczy i równocześnie, z tego co zauważyłem, najczęściej lekceważona. Ja korzystam z dwóch rozwiązań, bo czasami wrzucam do plecaka po prostu butelki z wodą. Jeżeli planuję jednak dłuższą trasę, to zabieram ze sobą też bukłak. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bo po napełnieniu wodą wrzuca się go do specjalnej kieszeni w plecaku, wyciąga rurkę na zewnątrz, no i wtedy bez zatrzymywania można po prostu sobie spokojnie pić. Mimo wszystko zabieram też czasami taką butelkę, a to dlatego, że rozpuszczam w wodzie czasami jakieś elektrolity, zwłaszcza kiedy jest naprawdę upalnie, no i łatwo w niej po prostu uzupełniać zapas wody gdzieś po drodze. No i ja należę też do osób, które w zasadzie nie muszą jeść na szlaku, ale za to muszę bardzo dużo pić. I czasami zdarza mi się na dłuższe wycieczki zabierać nawet 3 czy 4 litry płynu. Jeżeli natomiast chodzi o jedzenie, to tutaj nie ma większej filozofii. W czasie jednodniowej wycieczki w góry raczej nie grozi nam śmierć z głodu. Mimo wszystko dosyć kiepsko maszeruje się z pustym żołądkiem, więc warto zabrać coś, co po prostu nie tylko dostarczy nam energii, ale też poprawi nasze morale. Co konkretnie? No jeżeli nie planujemy żadnych ekstremalnych przejść, ani nie biegamy po górach, to zabierzmy po prostu coś, co lubimy. Cokolwiek to jest. W moim przypadku ja naprawdę lubię mieszanki różnego rodzaju orzechów i bakalii, bo to się całkiem fajnie chrupie. Ale jeżeli lubicie kanapki, zabierzcie kanapki. Naprawdę w czasie jednodniowych wycieczek nie ma to aż takiego znaczenia. Co jeszcze? Telefon. Zabranie naładowanego telefonu to oczywistość. W większości przypadków będzie służył Wam do fotografowania i utrwalania wspomnień, ale na wszelki wypadek warto zapisać sobie też numery alarmowe GOPR i TOPR. Jeżeli nawet Wam nigdy nie przydarzy się wypadek, czego Wam życzę, to być może będziecie w stanie pomóc komuś innemu. W moim przypadku telefon leży sobie po prostu gdzieś tam na dnie plecaka, bo i tak wycieczki utrwalam aparatem. Do tego dorzucić trzeba mapę. No i tutaj wybór wydawnictwa sprowadza się pewnie do osobistych upodobań. Jeżeli chcecie, wybierzcie laminowaną, ona będzie trwalsza. Najważniejsze, żeby umieć ją czytać, bo to, że ją zabierzemy, jeszcze nic nie znaczy. No i mam wrażenie, że w ostatnich latach na popularności zyskują różnego rodzaju aplikacje. Zresztą sam bardzo chętnie korzystam z aplikacji mapaturystyczna.pl i polecam. To, co wybierzecie, zależy pewnie od Was. Wydaje mi się, że kawałek papieru jest jednak trochę trwalszy niż bateria w aparacie, w telefonie. Już nie mogę patrzeć na ten aparat, który się cały czas przegrzewa. Więc tak, albo kawałek papieru, albo telefon, ale myślę, że takie uzupełnienie jest też całkiem fajnym rozwiązaniem.
No i do tego wszystkiego dorzucam niekiedy jeszcze apteczkę. Brzmi poważnie, ale w górach różnie bywa. Wszelkie otarcia można zdezynfekować, można usztywnić bandażem, nadwyrężone stawy, jakieś odparzenia czy odciski można zakleić plastrem. Ja sugerowałbym jeszcze po prostu zabranie jakiegoś leku przeciwbólowego, no i przeciwbiegunkowego, bo wiecie, w górach dosyć ciężko o komfortową łazienkę. No i tam do tej apteczki wrzuciłbym pewnie jeszcze jakiś krem z filtrem, bo bywają w życiu lepsze doświadczenia i przyjemniejsze na pewno niż leczenie oparzeń słonecznych. I przyznam się, że jeżeli wybieram się na jakąś krótką wycieczkę, taką 3 godziny, 4 do punktu B i potem z powrotem do punktu A, to nie zawsze ją pakuję do plecaka. No i są jeszcze dwie rzeczy, o których staram się pamiętać. Pierwsza z nich to czołówka. Dla osób nie chodzących po górach to taka lampka na czoło. Jest mi potrzebna głównie po to, bo tak jak wspomniałem, czasami zostaje na zachód słońca, no i fajnie mieć jakieś źródło światła na zejściu, żeby spokojnie wrócić na parking. Nie tylko wrócić, ale wrócić tam z niepołamanymi kończynami. No i druga rzecz, o której notorycznie niestety zapominam, to okulary przeciwsłoneczne. To dlatego, że wysoko w górach promieniowanie UV jest naprawdę mocne, więc warto chronić wzrok. Pamiętajcie tylko, żeby te okulary były naprawdę z mocnym, prawdziwym filtrem, żeby to nie były jakieś takie bazarowe tylko okulary z ciemnym szkiełkiem, bo w taki sposób możecie jeszcze bardziej sobie narazić wzrok na jakieś uszkodzenia. Aha, jeszcze nakrycie głowy. To może być kapelusz, czapka albo jakaś chusta wielofunkcyjna. Ja wybieram to ostatnie rozwiązanie, po prostu nie przepadam za czapkami, ale mimo wszystko, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, warto mieć coś, co uchroni nas przed tym żarem lejącym się z nieba. No i zabrzmi to szokująco, ale jeżeli o niczym nie zapomniałem, a mogłem zapomnieć, to lista rzeczy, które ja zabieram na jednodniową wycieczkę w góry, wygląda mniej więcej tak. I pewnie możecie się zastanawiać, Mateusz, a gdzie kijki trekkingowe? A no właśnie, lista rzeczy, bez których ja wybieram się na szlak, ale które dla Was mogą być bardzo przydatne, jest naprawdę długa. Jakoś nigdy nie przekonałem się jeszcze do maszerowania z kijkami. Bardziej mi póki co przeszkadzają niż pomagają, ale nie wykluczam, że w przyszłości się to zmieni. Czy są niezbędne? Obiektywnie chyba nie. Ale jeżeli mają Wam ułatwić marsz, to śmiało spakujcie je do plecaka. Takich rzeczy jest oczywiście więcej. Niektórzy zabierają powerbank na szlak, żeby podładować aparat albo telefon. Niektórzy zabierają karimatę, żeby sobie usiąść po prostu na trawie wygodnie i podziwiać widoki. Scyzorek, GPS, inne rzeczy. Niektórzy przecież nawet zabierają kuchenkę i to na jednodniowe wycieczki, bo po prostu na szlaku lubią zjeść sobie coś ciepłego albo napić się świeżej kawy. No ja tego nie zabieram. Uważam, że jest to zbędne w moim wędrowaniu, no ale w górach też chodzi o to, żeby było nam przyjemnie. Więc jeżeli ma to w jakiś sposób poprawić Wam komfort wędrowania, zagwarantować trochę przyjemności, no to śmiało możecie też to zabrać. No jak widzicie, dlatego nie chciałem tworzyć takiego materiału, w którym konkretnie będę mówił, że weźcie to albo koniecznie zabierzcie to, bo inaczej umrzesz. Bo pewnie są takie niezbędne podstawy, które zawsze warto mieć w plecaku, ale część rzeczy, wydaje mi się, że spora część, zależy od osobistych upodobań. Zamiast więc sypać tu jakąś tabelką z listą sprzętu, będę Was po prostu zachęcał do zachowywania rozsądku na szlaku, bo co nam na plecaku wypakowanym sprzętem, jeżeli znajdziemy się gdzieś tam w czasie burzy, na giewoncie, przytulając się do łańcuchów. Czy droższy sprzęt jest lepszy? Bardzo często tak. Czy będzie Wam potrzebny? Często nie. Przecież nie wszyscy mają ambicje, żeby zdobywać jakieś wysokie szczyty. Dla niektórych urlop w górach to leniwe spacery dolinami, jakieś wejścia rodzinne na niższe szczyty. No i tutaj faktycznie większą wagę trzeba wtedy przywiązać do rozsądku, sprawdzania prognoz pogody i tak dalej. Nie sposób przecież porównać wycieczki na rysy do morderczej wyprawy przez Dolinę Chochołowską, gdzie największą trudnością jest to, żeby po prostu nie usnąć na szlaku albo nie rzucić się z rozpaczy do potoku. Już na sam koniec dodam, że jeżeli spodoba Wam się chodzenie po górach, albo już Wam się spodobało, to i tak prędzej czy później staniecie przed koniecznością ulepszania Waszego ekwipunku. I zachęcam też, żeby robić to stopniowo, nie rzucać się od razu na te wszystkie topowe modele, bo takie stopniowe rozpoznawanie sprzętu, nabieranie doświadczenia sprzyja też temu, żebyśmy zauważyli, czego tak naprawdę nam potrzeba. Być może warto zainwestować w nowe buty,
A może akurat buty, które zakupiliśmy, spisują się świetnie, więc lepiej dołożyć do nowego plecaka. Z jakimś tam doświadczeniem będzie nam łatwiej już po prostu decydować o tym, co powinno się w naszym plecaku znaleźć. Mam nadzieję, że wyciągniecie coś z tego filmu dla siebie. Jeżeli macie jakieś ciekawe patenty, to podzielcie się z innymi w komentarzach. Tymczasem zachęcam Was do subskrybowania i do zobaczenia. Cześć!